Cześć, witajcie. W naszym alfabeciku ciągle stoimy na literce I, bo się okazało, że na tą literę to sporo rzeczy się jednak zaczyna. Kolejną rzeczą jest Irda. Irda. Wspomnieliśmy o Irdzie, jak robiliśmy B jak Bluetooth, że Bluetooth to taki następca Irdy, no to wypadało powiedzieć tak trochę więcej o tej Irdzie. IR to jest infrared. Co to jest tam ten infrared? No to jest podczerwień. Co to jest podczerwień? Tak w skrócie. Światło to jest fala elektromagnetyczna, mniej więcej taka sama jak fala radiowa, tylko że o dużo wyższej częstotliwości. I tak, my widzimy od czerwonego do fioletowego, przy czym czerwony to jest najniższa częstotliwość, fioletowy najwyższa. Wszystko poniżej czerwonego to jest podczerwień, wszystko powyżej fioletowego to jest nadfiolet albo ultrafiolet, jak zwał, tak zwał. No i tyle. No i jeżeli coś świeci w sposób niewidzialny, to albo świeci w nadfiolecie, albo w podczerwieni. Podczerwień się jakoś tak częściej stosuje. No tak, bo jakby ultrafiolet niekoniecznie jest zdrowy. Nie, no taki trochę jest niezdrowy, natomiast podczerwień... Podczerwień nam krzywdy nie robi. Krzywdy nie robi i dlatego na podczerwień chodzą piloty do telewizorów. No najpowszechniejszy przykład, pilot do waszego telewizora, jeżeli macie, no powiedzmy, nie najnowszy telewizor z pilotem na Bluetooth, no to macie na podczerwień taki, poznacie go po tym, że należy celować. Piloty w zasadzie w Stanach to się już pojawiły dobrze w latach 60. takie na podczerwień pierwsze, ile mnie pamięć nie zawodzi. No u nas to, pamiętam, lata 80. jak miałeś telewizor z pilotem, to telewizory się, tak, z pilotem, to wow. Nawet były takie przystawki, że się tam do Jowiszów, pamiętam, dokładało i można było mieć pilota. I można sobie było przełączyć albo pierwszy, albo drugi program, tak. Bo tyle wtedy było. No ale można było głośniej, ciszej zrobić. No tak. W wielu rodzinach dziecko pełniło rolę takiego pilota, ale... No. Ale dobra, wróćmy do sedna, czyli do Irdy, czyli do czegoś, co można było spotkać jeszcze... 12 lat temu w telefonach. No i tak jak... No tak wczesne 2000. Tak, to jest... dawny Bluetooth... Do czego służyła Irda? Również wykorzystywała podczerwień, czyli dokładnie tą samą zasadę działania, co pilot do telewizora, tylko że nie przesyłała sygnału zrób ciszej, zrób głośniej, zmień kanał w górę, zmień w dół, pokaż menu i tak dalej, tylko przesyłała już konkretne dane. Dane po prostu chociażby w momencie, kiedy łączyliśmy naszego laptopa z siecią komórkową, telefon wymieniał dane, zapewniał dostęp do internetu poprzez IRDE. Poprzez IRDE mogliśmy na przykład przerzucić pomiędzy dwoma, tam strzelam w tej chwili, Sony Ericssonami pioseneczkę. Tak, nie zna życia ten, kto Explosion nie przerzucał po IRDzie, nie? IRDA miała zaletę taką, że była prosta dosyć w implementacji i tania. Natomiast wady były tak naprawdę dwie. Po pierwsze, no, prędkość przesyłu żałosna. Czyli co, prędkość? No nie. Tu no, się nie zgodzę. No dobra, bo no... Prędkość, co prawda zaczynaliśmy od 115-200, ale to nie było źle w tamtych czasach, tak naprawdę. No dobra, no... Weź pod uwagę, że większość kabelków wtedy no tak. miała też no taką dobra, właśnie no prędkość. No dobra, może masz rację, że ja patrzę z dzisiejszego punktu widzenia, a nie Irda, z czasu. Irda doszła do 4 megabitów do 4 prędkościami. W praktyce. To w teorii było nawet 16, ale to w teorii było. I wiesz, i nie ma przeszkód fizycznych, żeby było to więcej, bo to przecież jest optyka, to można zrobić tyle, ile się chce, nawet prościej niż po radiu. Natomiast po prostu no, przestała być rozwijana, bo przyszedł Bluetooth i umarła. Załatwiał sprawę prościej, bo kolejną... Więc ja prędkości bym się nie czepiał, bo prędkość, by, no okay. jakby była potrzeba, to by była większa. No dobra, ale jakby Irda umarła właśnie z powodu tej drugiej wady, najpoważniejszej. Dwa urządzenia musiały się nawzajem widzieć. W dodatku trzeba było celować okienkiem w okienko, bo najczęściej po prostu telefon miał... okienko gdzieś tam na górze, tak obudowy pilotem, na boku. Tak jak z pilotem. Też musicie, jak macie pilota na podczerwień, celować w telewizor. No tylko, że w pilocie ta wiązka jest dosyć szeroka i ogarnia jednak cały, powiedzmy, obszar telewizora. W telefonach już tak słodko nie było. Trzeba było mniej więcej ustawić je tak, żeby się faktycznie tymi okienkami na siebie patrzyły. Zależało od telefonu. Natomiast no, nie mogłeś zrobić czegoś takiego jak z Bluetoothem, że telefon masz w kieszeni a słuchawkę na uszach. Dokładnie. Nie? No i druga rzecz jest taka, że no, ta Irda jednak miała dosyć ograniczony zasięg. Chociażby właśnie w porównaniu z Bluetoothem. Bluetooth też nie ma jakoś super szałowego, no ale ma dużo większy jak Irda. O ile na przykład pilot do telewizora jeszcze macie na przykład szansę, że odbije ten promień od ściany, dajmy na to, w telefonach no już nie, to nie wychodziło. Nie, to raczej centymetry były. Tak, właśnie dlatego to było takie trochę upierdliwe w działaniu, bo nieraz pamiętam, jak miałem laptopa, łączyłem się z internetem, trąciłem telefon, ciach, połączenie zerwane. Połączenie zerwane. Od nowa, a to wszystko chodziło jak na korbę, no było irytujące i umarło. No już raczej nie wróci.
Chociaż w specyfikacjach smartfonów wiecie co, że czasem się zdarza i błędnie po prostu tak, pilot jest, w telefonie jest nazywany IRDą, a to nie jest to samo, chociaż zasada działania trochę podobna, bo tak naprawdę no, pilot do telewizora też pod czerwień, też pod czerwień i też przesyła dane, tak? Tylko, bo skąd telewizor co? Wie, co naciskacie na pilocie. Tylko, że wiesz co, no to jest to na jest ogół w jedną stronę. Jedna paczka, prosta, tak. Tylko właśnie, tu jest jeszcze w jedną stronę. No. Także pod, nie każda podczerwienie z IRD-ą. No, nie, mm-hmm. pilot do telewizora to nie jest IRD-a. To jest IR, ale nie IRD-a. No ale co, no ludzie się tak nazywają, co tak nazywają. Wiecie, na zasadzie takiej też kiedyś opowiadaliśmy, że pamięć wewnętrzna w smartfonie jest nazywana ROM-em i to też nie do końca jest poprawne, a jednak jest nazywana i koniec, no. I tak. Tak się utarło. I tak samo teraz, jak macie zaznaczoną gdzieś tam, kupujecie sobie, nie wiem, nowego smartfona i macie, o, ma IRD. No nie, ma po prostu pilota wbudowanego do telewizora. Na podczerwień, to nie jest IRD. No. Po IRD-zie można sobie było kalendarz backupować, tak. Książkę telefoniczną, no. Wiesz, takie no, rzeczy. No ogólnie wiadomości, no te poważniejsze telefony, tam te, takie komunikator były otwierane, no to one na przykład tam mogłeś maila napisać, zacząć powiedzmy na laptopie, dokończyć na telefonie, to się synchronizowało. Tak, chyba, że się potrąciłeś, nie? No chyba, że właśnie odwróciłeś telefon okienkiem w drugą stronę i cała robota na nowo. No bo to zestawienie tego połączenia też chwilę trwało, bo to tam trzeba było naklikać w laptopie, tam już nie pamiętam jak to się robiło, ale tam trzeba się było trochę naklikać, chwilę to trwało. Nie było to tak jak teraz, że pach i już działa, tylko nam trzeba było otworzyć. No i dlatego no, przyszedł Bluetooth i wyrównał, no, tak? No, no po prostu. No, ale Bluetooth robił w zasadzie to samo, tylko że w zasadzie pod lepiej. Każdym względem lepiej. Tak. Także, no cóż, taka prehistoria, ale wspominamy, żeby był porządek. Tak, żebyście wiedzieli, że co to jest. W smartfonach nie ma IRD-y, tylko jest IR. No, dokładnie. No. No, to trzymajcie się i widzimy się przy kolejnej literce. Tak, bo chyba na i sobie. Na razie z i sobie damy spokój, żebyście nie zasnęli. No, a to nie znaczy, że nie ma innych haseł na i, ale po prostu. Dokładnie, ale można, no na razie nie? Tak. Na razie poprzestaniemy na tym. Cześć. No to serwus, cześć.